Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni. Kto wygra mecz? Polska! 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 Lewia, pokaż na stadion. Trzymaj. Teraz to będziesz miał za skrzydłem. Ale inne w ogóle powietrze, nie? No, ale różnica jest. Prawie jak w Chorzowie, nie? Powietrze jak w Chorzowie, no. Czujesz to? Czyściutkie. Czuję to. Tak wygląda stad Velodrom. Stad Velodrom robi fenomenalne wrażenie, natomiast nie robi takiego wrażenia murawa. I w związku z tym, że murawa nie jest w najlepszym stanie, oficjalny trening reprezentacji Polski odbędzie się dzisiaj gdzie indziej. Teraz przyjechaliśmy na konferencję prasową, w której udział wezmą trener Adam Nawałka, Sławomir Peszko i Krzysztof Mączyński. I przy okazji robią rekonesans tutaj boiska. Trybuny spoko, co? Proszę? Najładniejszy stadion na Euro. Peszkin, twoim zdaniem też? Robi wrażenie, co? Gorzej z trawką. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii? Nie ma. Dobrze ją oszczędzić dzisiaj, nie? Tragedia to dwa razy pięć. Teraz trwa flash zona przed konferencją prasową. Zawodnicy i trener mają obowiązek udzielić tutaj wywiadów. Tak wygląda nasza szatnia na Stad Velodrom. Zaglądamy do niej teraz, bo tak jak mówiłem, trening będzie gdzie indziej, więc nie tutaj się dzisiaj będą przebierać piłkarze. Tomorrow morning we turn on. Okay. My press officer from Poland, Jakub. Before we start, there are microphones on either side. The languages are on the screens. If you have a question, please ask for the microphone. Jesteśmy na obiektach treningowych Marsylii. Olimpiku Marsylia de facto. Yeah, one of the best team in the world. Olympique de Marseille. And I love Olympique de Marseille. And I like Legia Warszawa, because I often go to Frontex. I work for Frontex. This like a... A znają tu Piotra Świerczewskiego? You know Piotr Świerczewski? Yeah. So he used to play for Marseille. Yeah, he used to be the captain. Yeah, he was good. He was once got a very beautiful goal for Marseille against Paris, I think. Yes, he was very good. With the header. Yes. He was good. He was tall. He was a good guy. We liked him in Marseille. Yes. Bravo. Eins. 1-0. Yes. Yo. Jadą. Decydująca. Jadź!
Kapi od niechcenia, nie? Kapi soda. Pa, soda. Stępie, niech wam musi zmienić kółko. Oooo, widzisz? Trzeba ciebie zmotywować, Stępień. Nie? Ciebie trzeba zmotywować. I koncentracja jak jest? Z gwizdkiem. Dobra. Dobry lala. O! Robert. Robert Ga. Robert Gajda to jest poważny piłkarz. No tak, Wojtkin standard. No. Gdzie wiemy coś, czy nie? Żywa legenda, pozdrawiamy. A to jest przyjaciel właśnie Roberta Gajdy. Jako Wawrzyniak. Oni byli, wiesz, bohaterami, jak byli bohaterami na łączy nas piłka, jak... Tak, ale no Wawrzyn też był bohaterem, jak kiedyś w drugiej lidze grał w Wojciech Niestardiat. Zmieniłeś swoje nawyki, to ci zmienili od razu klucz, tak? Mój Peszkin dzisiaj na konfie, nie? Że zmienił całe życie. Nie całe. Peszkin. Jakim ty byłeś człowiekiem przed tymi zmianami, to ja już... Bo słyszałeś, Grosik, bo Peszkin no? powiedział, że całe swoje życie zmienił od stycznia. A tak. No i... Co? Nie, no ja jestem, słuchaj, ja jestem naprawdę... Pod wrażeniem. Pod wrażeniem i... To jest człowiek zagadka. Peszkin, to jest mój dobry kolega, ale ja czasami sam go nie rozumiem. Naprawdę... Dzięki. Dzięki.